Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmiku na moim kanale. Jest to filmik świąteczny, więc pragnę Wam życzyć wesołych i rodzinnych świąt oraz mokrego poniedziałku. A dziś Wam pokażę moje kurki. Nic nowego w sumie, ale tych jeszcze nie widzieliście. Jest ich sporo. Ulepszyłem ten swój inkubator plastikowy i muszę powiedzieć, że mi się podoba. Było 59 jajek zalężonych. Tutaj jest kurczaczków 46, 40 roz, widać rudych najwięcej. No, jedna sileczka jest, tutaj to ciemna brązowa, znaczy no, ciemna brązowa to nie wiem, ale no, a tutaj jest również 5 brahm. Dwie są ciemne i trzy w tej chwili białe, łamane na żółte. W inkubatorze są ostatnie już jajka. Takie myślę, że już nie dadzą się wykluczyć, chociaż dwa są nadbite jeszcze. Czas pokaże. Już niestety jedno z tych młodych padło, bo się wykluło, a nie wciągnęło do końca żółtka, więc no nie dało rady przeżyć. I jedno już w jajku odpadło, bo się nie dało wykluć. Także myślę, że ten stan, co mam w tej chwili, się dużo nie zmieni. Ale w następnym filmiku Was poinformuję. Temperatury już mają 25 stopni. Ściągnę pokrywę, to coś z bliska Wam pokażę. Ja je dopiero chwilę tutaj przełożyłem, żeby ich w pokoju nie mieć na święta, żeby mi, powiem brzydko, nie śmierdziało. Ale tu są one. Wiórków nie ma, więc daj mi słomę. Tu jest brachma. Moim zdaniem będzie niebieska. Nogi ładnie obrośnięte moim zdaniem. Ona jest taka jaśniejsza. Tutaj pokażę Wam drugą dla porównania. Można sobie zobaczyć. Tutaj jest brachma biała, znaczy biała w tej chwili jest. A tutaj jest ciekawy. Nazwałem go irokezik. Ma takie ślady, to jest też brachma. Także wszystkie tu fajnie. Karmidełko mają takie. W tej chwili mają karmę taką, co im kupuję, tylko ją przez sito puściłem, żeby ona była. Ona była jak wiórki. Takie malutka, żeby im było wygodnie jeść. No i tutaj i tyle. Jak nagram ten filmik, to im trochę jeszcze zrobię, żebym na święta nie musiał tego robić. Wodę mają tutaj słoik po prostu piłką do metalu nad ciałem. Za pierwszym razem mi się nie udało, bo kilka słoików pękło mi, jak przy tym cięciu. No ale w tym udało mi się wyciąć rowek. Podstawka po kwiatkach i mają. Także inkubator ulepszyłem i od razu widać efekty. Założę pokrywę, żeby już im ciepło nie wylatowało. O, możecie zobaczyć, tak ja stosuję tą karmę. Pewnie nie jest najlepsza i najodpowiedniejsza, a nie ma co narzekać. Drugą sprawą jest to, że no niestety w nocy żarówka się wyczerpała i mi wszystkie kury stąd padły. Musiała być zimna noc. No niestety. A tak naprawdę nic się nie stało. Po prostu je już na dwór wynoszę. Wezmę sobie tutaj takie rzeczy, bo wiatr jest straszny dzisiaj. Tylko mają sklepaną z kątownika. No z drewnianej ramy. Na przykrycie taka blacha. I sobie chodzą już na dworze. Nic się nie zmieniło, nadal jest 35 sztuk. Chociaż muszę też powiedzieć, że niestety dwa. Nie jest z nim najlepiej. Zaraz je znajdę może. Albo i nie znajdę, może być ciężko. To tak, jeden leghorn ma coś z nogą. Coś podobnego jak w tamtym roku moja biała brachma. Ale nie mogę go znaleźć. Ale zobaczymy, co z niego będzie. A druga sprawa to jest to, że jedna z moich silek. O, znalazłem, o tu. Można przyjrzeć się jej na jej brzuch. No tutaj o tak. Niestety dziób jej się skrzywił. Jak się wykluwała, nie miała tak. A teraz niestety ma krzywo. Nie da rady już jej naprostować tego chyba, bo jak spróbowałem nawet rękami to nastawić, to już ma ten dziób też przechylony i się łanie nie zamyka.
tych moich czterech niosek to chyba będzie tylko jedna kurka taka rudawa. Bo tu się szykują koguciki. Tutaj jest moja brachma z moich jajek. Skubana już, nogi to ma obrośnięte. Stargu jest tutaj przy poidełku. A tu obok jest Nix. Brachma z nioską. Lekkorniki też wszystkie się ładnie trzymają. No, tutaj sobie zrobiły kupsko do swojej karmy. Tutaj mają to co zawsze. No, już trochę zjadły, ale i tak niedługo będę je zabierał do odchowalnika na noc. Bo no, tutaj jeszcze nie nocują. Pod kwokami w sumie o jednej nie wiecie, bo się niedawno wykluły, ale pod jedną jest 6, już ją wypuściłem. Chodzi sobie po podwórku całym. A druga, o, jest ten lekon, to wam teraz pokażę jeszcze. A druga ma 3 brachmy. Te brachmy są tak skubane, oswojone. Mam taki króciutki filmik, jak będziecie chcieli, to mogę go wrzucić po prostu taki jako dodatek. Ale naprawdę, bardzo fajne i mi, no nie boją się. W ogóle taka sytuacja była dzisiaj. Mama dzwoni do mnie bardzo rano i mówi: Hubert, chodź szybko na podwórko. Ja poszedłem i mała Silka wplątała się w puch swojej mamy. Jak kwoka chodziła, to ciągała od razu ją. To przy pomocy mamy nożyczkami musiałem odciąć trochę piór tej kwoce. No i tego pisklaka dało radę wyjąć. To chyba tyle w tym filmiku. I tak wyszedł dość długi jak na moje standardy. W razie jakichś pytań, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie i tak dalej. Na pewno odpowiem na wszystko. No chyba to tyle w tym filmiku. Wesołych świąt jeszcze raz. Do następnego.